W lewym narożniku dziewczyna, która sama komponuje, pisze teksty i produkuje teledyski, śpiewa i gra na gitarze. Kasia Klimczyk! Jej przeciwniczka, wokalistka i autorka tekstów, marzy o wydaniu swojej pierwszej płyty. Kasia Jaśnicka! Miłe panie, ring wolny! Don't ask me what you know it's true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. For a thousand years, but if I hurt you, I'll make one from your deals. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know it. I was standing, you were there. Two worlds collided and they can never, ever tear it apart. Zaczynamy od Andrzeja. Posłuchajcie, dziewczyny. Dobra. No to tak. Chyba zatrudnię Anię do tego, żeby mi wybierała repertuar. To przede wszystkim, więc bardzo proszę wszystkich, wielkie brawa dla Ani. Otóż jest tak, że są dwa rodzaje koncertów na świecie. Są takie koncerty, gdzie jest potężny show, teatr, w ogóle multimedia i tak dalej. Ty trochę tym rzutem na kolana zrobiłaś takie multimedia, w cudzysłowie. I te koncerty, na których naprawdę gra się muzykę. Kasia mnie kupiła. Kasia Jaśnicka. Bardzo dziękuję. Co teraz? Kasiu. Jesteście fantastyczne, bardzo urokliwe, ale w moim poczuciu Kasia bardziej panuje nad głosem. I do mnie jako do wokalistki przemawia ta jej właśnie umiejętność. To boska. Bardzo dziękuję. Mi się z kolei bardzo podobało, jak klęczałaś przede mną i uważam, że... Ale twoja imienniczka
była lepsza tej nocy, po prostu. I to jest szczera, krótka odpowiedź. To są opinie trójki trenerów. Bardzo dziękuję. Ale werdykt będzie należał do Ani. Najpierw opinię poprosimy. To jest dla mnie bardzo trudne, bo po jednej stronie stoi Kasia Klimczyk, która w moim przekonaniu ma bardzo dużą charyzmę i chcę na nią patrzeć. Ja widzę tylko ją na scenie. Zamykam oczy i staram się nie patrzeć i niestety słyszę też tylko ją. A z kolei z drugiej strony mam osobę, która śpiewa tak dobrze, że jestem jej pewna, nie muszę się denerwować, czy przypadkiem wejdzie na ten dźwięk, czy nie wejdzie. Ona jest profesjonalistką. Ona jest od ciebie, Kasia, lepsza. Wokalnie jest od ciebie lepsza. Czy wybrać głos, czy wybrać charyzmę? Po prostu. To jest ten mój wewnętrzny w tej chwili dylemat. Aniu, powiedz, kto przechodzi dalej? Ty, ja zawsze będę zwolenniczką charyzmy. Wybieram Kasię Klimczyk. Kasia jakby wygrała charyzmą, no nie wiem, rzuciła się na scenę, jakby jest gotowa robić pewne rzeczy, które nie leżą w mojej estetyce. Ja po prostu skupiam się na śpiewaniu. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.